Witam. W ciągu ostatnich tygodni miałem kilka razy sytuacje, w których pytano mnie, czy to tu, czy na Facebooku, którą z tych gier wybrać. Czy Kalisz 1706, czy Ostatnich Wikingów. Każda z tych gier poświęcona jest bitwom z tego samego okresu. W jednym przypadku nawet mamy do czynienia z tą samą bitwą, ponieważ tu mamy bitwę pod Wschową i tu mamy bitwę pod Wschową. Gry natomiast ukazały się w pewnym odstępie czasowym od siebie. I są rzeczywiście bardzo odmienne pod wieloma względami. W związku z czym pytano mnie, czy ta, która lepsza, która gorsza. No, trudno mi powiedzieć, która uczciwie, która lepsza, ponieważ one się od siebie bardzo mocno różnią pod wieloma względami. Więc pomyślałem, że zrobię taki materiał niejako podsumowujący, pokazujący, czym one się różnią i co powinno w waszym przypadku zadecydować o to, którą z nich będziecie chcieli wybrać. Więc tak, Kalisz 1706 przedstawia cztery bitwy okresu Wielkiej Wojny Północnej, tytułową bitwę pod Kaliszem oraz bitwę pod Pońcem, Tylewicami i Wschową. Ostatni Wikingowie ze strategii Maty przedstawiają dwie bitwy, Kliszów oraz Frausztat, czyli Wschowę, bo to jest inna nazwa tej samej miejscowości. Więc jeżeli chodzi o ilość bitew, to teoretycznie Kalisz tutaj wygrywa. Natomiast w praktyce, jak spojrzymy już na ilość scenariuszy, to sytuacja będzie wyglądać trochę inaczej. Kalisz bowiem posiada cztery scenariusze, po jednym do każdej bitwy, natomiast Ostatni Wikingowie posiadają tak. Scenariusz wprowadzający, taki malutki, niehistoryczny, przedstawiający niewielkie starcie ograniczonej ilości wojsk. Scenariusz historyczny do bitwy pod Kaliszem. Kolejne warianty tego scenariusza uwzględniające inne zachowanie się, inną sytuację, bo jak pewnie kojarzycie, w bitwie pod Kaliszem wzięła udział Armia Koronna, ale wzięła w sposób dość niefortunny. Natomiast alternatywne scenariusze uwzględniają możliwości albo pewnego udziału, pełnego udziału, albo w ogóle jej braku. Co oczywiście zasadniczo zmienia sytuację. Oraz mamy jeden scenariusz poświęcony bitwie pod Frausztat, czyli Wschową. Więc jakby spojrzeć w ten sposób, to sytuacja wygląda dość podobnie. Następnie, jeżeli chodzi o kwestie estetyczne. No, tutaj zawsze będzie dyskusja, co się komu bardziej podoba, więc naprawdę mogę uwzględnić tylko moje własne odczucia i wam je przekazać. Pod tym względem uważam, że gry prezentują podobny poziom. Obie estetycznie są na przyzwoitym poziomie. Kalisz może posiada nieco ładniejsze plansze. Ostatni Wikingowie posiadają te plansze trochę bardziej schematyczne, ale z drugiej strony w żadnym przypadku nie mogę powiedzieć, że gra jest wykonana brzydko, czy ma jakieś podstrony, powiedzmy, czysto wizualnej uchybienia, które by czyniły ją mniej udaną i tak dalej. Więc tutaj pozostaje wyłącznie kwestia waszego odczucia. Kwestia historyczności. Tutaj wygrywają zdecydowanie Ostatni Wikingowie, którzy są grą dużo bardziej kładącą nacisk na realia historyczne. Po pierwsze mamy obszerne wprowadzenie historyczne przedstawiające zarys wydarzeń, tło, przebieg poszczególnych opisanych tu starć i tak dalej. Zaś do każdej z bitew jest dołączona spora ilość zasad poświęconych tym konkretnym starciom, mającym oddać ich takie najbardziej charakterystyczne i specyficzne elementy. No, w Kaliszu jest tego zdecydowanie mniej. Zasady te występują, owszem, występują w niektórych bitwach, ale w stopniu zdecydowanie mniejszym niż w Ostatnich Wikingach. Więc pod kątem historyczności będą Wikingowie wygrywać. Ale dochodzimy do kolejnego etapu, czyli do czasu rozgrywki. I tu z kolei Kalisz będzie zdecydowanie na plusie, ponieważ nawet największe bitwy, czyli tytułowa bitwa pod Kaliszem, czy bitwa pod Wschową, to są rozgrywki na jeden wieczór. To są rozgrywki, które w 2-3 godziny, może nie wiem czy w 2, ale maks 3, może 4 przy na przykład uczeniu się zasad. Ale nie sądzę, żeby to trwało dłużej. Maksymalnie obstawiam tak, moim zdaniem średni czas to jest 2-3, a w przypadku tych mniejszych bitew, czyli Poniec i Tylewice, to nawet godzinka, myślę, się zmieścimy. W Ostatnich Wikingach na to nie ma raczej szans. To nie są gry, poza może scenariuszem wprowadzającym, który rzeczywiście jest scenariuszem na półtorej godzinki maks, myślę. Może dwie, jeżeli rzeczywiście gramy po raz pierwszy i się uczymy. Natomiast obie bitwy tutaj przedstawione są bitwami, no, moim zdaniem, na co najmniej 2 wieczory. Może w przypadku Kliszowa, jeżeli zagramy wariant bez udziału Armii Koronnej, taki najszybszy, to się zmieścimy w jednym wieczorze, ale obstawiam to rzecz stosunkowo mało prawdopodobną. W obu przypadkach mamy do czynienia raczej z dużymi i dłuższymi starciami, no i wykorzystującymi większą planszę. Więc znowu, jeżeli szukacie raczej gry szybszej, to Kalisz.
Jeżeli ogranicza was jakoś przestrzeń też stołowa, to raczej też kadzisz. Jeżeli to nie jest dla was problem, to w tej sytuacji wikingowie. Kolejna rzecz to są zasady. Kalisz wykorzystuje mechanikę systemu Husaria. Ostatni wikingowie wykorzystują mechanikę, która nie ma bezpośrednio swojej nazwy, ale którą Sławek Łukasik wykorzystuje w swoich grach z modyfikacjami, rzecz jasna, mniej więcej od czasów z Krwawych Stepów Krymu. Więc można powiedzieć, że żadna gra nie ma takiej czystej mechaniki wymyślonej tylko dla jej własnych potrzeb. Jeżeli chodzi o prostotę i dynamikę rozgrywki, to system Husaria na pewno wygrywa tutaj. System Sławka jest systemem o wiele bardziej złożonym. I jeżeli ktoś wcześniej nie miał z nim do czynienia, to na początku może mieć pewne problemy ze zrozumieniem. Gra po pierwsze wykorzystuje mechanikę aktywacyjną, a Husaria wykorzystuje mechanikę I go, you go. Po drugie, mechanika walki jest bardzo specyficzna i chyba gry Sławka są jedynymi, w których widziałem podobną mechanikę, która opiera się na serii testów morale. Nie na typowym ustaleniu sił, rzucie kostką w tabelce i sprawdzenia wyniku walki, ale serii testów morale z uwzględnieniem odpowiednich modyfikatorów, które określają, jak ostatecznie przebiegało starcie. W efekcie czego są to zasady bardziej złożone, dłuższe, trudniejsze w opanowaniu, dające sporo frajdy, jeżeli już się je uda opanować, ale pamiętam, że na początku miałem z nim problem. Może nie w tej grze, bo to już jest czwarta gra wydana w tym systemie, więc można powiedzieć, że miałem już go opanowanego, ale pamiętam, że kiedy po raz pierwszy miałem do czynienia z Krwawymi Stepami Krymu, to po przeczytaniu zasad o złożeniu pierwszej bitwy i próbie jej zagrania, gra poszła na półkę na prawie rok z przekonaniem, że nie, to nie dla mnie. Ale kiedy już mi się to udało opanować, to sytuacja się zmieniła i doceniłem walory tego systemu. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nie ma czasu po prostu, żeby na przykład poświęcić go nauce nowego, zupełnie innego systemu z całą masą smaczków, a miał już do czynienia przed systemem Husaria, to w tej sytuacji wybór będzie dla niego dość oczywisty, raczej Kalisz. Natomiast jeżeli ktoś szuka nowych rzeczy, jest zainteresowany tym, żeby zobaczyć coś, z czym jeszcze nie miał do czynienia, albo grał na przykład już poprzednie gry Sławka i ma już ten system mniej więcej z grubsza opanowany, to nie będzie to dla niego pewnie już spory problem. Jeżeli chodzi o dynamikę rozgrywki, to powiedziałbym, tu jest podobnie. W Kaliszu i bitwach tutaj przedstawionych jest być może nieco większa śmiertelność. Jednostki znikają z planszy szybciej niż w ostatnich Wikingach, ale z kolei w ostatnich Wikingach jest ich wyraźnie więcej. Więc ilość tych strat, można powiedzieć, tak trochę wyrównuje. Bitwy przedstawione tutaj są mniejsze, na planszy jest mniej jednostek, więc pod tym względem gra także toczy się trochę szybciej. Natomiast jeżeli chodzi znowu o realia historyczne, to wydaje mi się, że ostatni Wikingowie oddają nieco lepiej specyfikę tych bitew, no ale znowu, jak mówiłem, coś za coś. Podsumowując zatem, co wybrać? No, nie jestem w stanie udzielić Wam tej prostej odpowiedzi, bo gdyby na przykład jedna gra była szrotem, a druga gra była grą bardzo udaną, to wtedy odpowiedź byłaby prosta. Natomiast tu mamy po prostu zupełnie inne podejście do gier i jeżeli ktoś będzie szukał gry na podstawie tych elementów, o których Wam omówiłem, to myślę, że wybór będzie po prostu dla niego prostszy. Tak więc, jeżeli ktoś szuka czegoś łatwiejszego, prostszego i przede wszystkim szybszego w rozgrywce, a także dającego trochę większą różnorodność, jeżeli chodzi o bitwy, to Kalisz. Jeżeli komuś zależy przede wszystkim na aspektach historycznych, na realizmie oraz na tym, nie ma ograniczeń co do czasu i stołu i rozmiarów stołu, to ostatni Wikingowie. I myślę, że taka odpowiedź będzie w tym przypadku najlepsza.